Cześć, witam Was serdecznie w otwartej rampie online. Dzisiejsze zajęcia z aktorstwa będą dotyczyły intencji. Co to są intencje? Intencje to są tematy, które my gramy pod tekstem. Intencje to jest temat, z którym wchodzimy. To są zadania, które my realizujemy. I teraz tak, najciekawsze w aktorstwie jest to, i zresztą tak się zdarza bardzo często na próbach, że reżyser mówi, nie graj po literach. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli mam napisane w scenie, że kogoś nie lubię, kogoś kocham albo mam do kogoś pretensje, to przecież pod spodem, czy jeżeli takie dostanę zadanie, mogę grać coś zupełnie innego. Czy to prawda? Czy możemy grać jakieś słowo, czy jakieś wyrażenie typu jabłko, czy słońce. Czy możemy mu nadać różne kolory? No jasne, że tak. Jeżeli ja lubię jabłka, to mogę mówić, jak bardzo lubię jabłka, ale również mogę mówić o jabłkach, że jakby wyrazić swój stosunek do jabłka poprzez tego, jak to mówię, czyli jak wynika z tego, co mówię, czyli muszę wiedzieć o tym, co chcę powiedzieć. Mam nadzieję, że do tej pory to jest zrozumiałe. Tak samo jak śpiewamy, jak interpretujemy piosenkę, to przecież tę piosenkę możemy zinterpretować na wiele różnych sposobów. To nie znaczy, że teraz się zatrzymałam, bo szukam dobrego sformułowania, bo ten sam tekst naprawdę możemy podać w bardzo różny sposób. I widz może płakać nawet, jak będę śpiewać o kwiatkach na balkonie. Ale jeżeli będę miała temat, który nie dotyczy takich kwiatków na balkonie, pelargonii czy surfini, piosenka, o właśnie, teraz moglibyśmy ułożyć, o pelargoniach, surfiniach i bratkach. Rosną wszędzie na klatkach. No i powiedzmy, czy na balkonach. Wiem, to był suchar, ale to nic, nie gniewajcie się na mnie. Mówię o tym, że tak naprawdę możemy podłożyć wszystko pod każdy tekst. I teraz tak, zrobimy sobie takie zadanie, które będzie polegało na tym, lubię, nie lubię. Jeżeli mówię, że coś lubię, no to jest oczywiste, że tam jest jakiś potencjał pozytywny, coś, co lubimy. Lubię jeździć na rowerze, lubię się opalać, lubię jeść. A więc nie będzie dla nas to trudne, żeby powiedzieć z miłą, podłożyć sobie jakąś konkretną rzecz. Ja na przykład bardzo lubię jeść. Uwielbiam, jedzenie jest chyba największą z przyjemności w życiu. Podkładam sobie w tej chwili, ja, Ania, podkładam sobie zdanie, lubię jeść, bo uwielbiam, nawet uwielbiam, ale tu nie będziemy się w to bawić, lubię. I mówię samo słowo lubię. I teraz jako widz widzimy, że ktoś coś lubi, czyli dobra, lubię. I autentycznie lubię. No tak, ale czy mogę powiedzieć, że coś lubię, a tak naprawdę powiedzieć, że tego nie lubię? No jasne, że mogę. Czyli teraz uwaga, podkładam sobie pod słowo lubię coś, czego nie lubię. Na przykład ja nie lubię, jak jest zimno. I podkładam sobie zdanie, nie lubię, jak jest zimno i wypowiadam słowo lubię. Czyli jesteśmy, wiem, to jest skomplikowane, idziemy po przeciwnej linii oporu. To jest trudne. Dobra, spróbuję sobie podłożyć, że nie lubię, kiedy jest zimno i powiedzieć lubię. Lubię. Czyli teraz widz widzi autentycznie, że ja mówię lubię, ale tak naprawdę zaraz, ale ona mówi coś innego. Na tym polega cała, czyli pierwsza rzecz, mówimy lubię autentycznie, jako coś, co lubimy. Czyli pamiętajcie o tym, że musimy sobie podkładać autentyczne rzeczy, żebyśmy znaleźli to w sobie, żebyśmy poczuli te intencje. Czyli tak, lubię, a teraz uwaga, nie lubię. Nie, ja no nie lubię, jak jest zimno.
Czyli mówię autentycznie, podkładam sobie coś, czego nie lubię. Wy możecie nie lubić szpinaku. Nie lubię. A teraz odwrotnie. Pod nie lubię podkładam coś, co bardzo lubię. Czyli lubię jeść, a mówię nie lubię. Nie lubię. Odwrotność. Idziemy dalej. Słowo kocham jest bardzo trudne. I teraz to słowo kocham możemy powiedzieć na tysiąc sposobów, możemy grać różne rzeczy. Mogę mówić kocham, a tak naprawdę mówię żegnaj. Mogę mówić kocham, a tak naprawdę mówię nie lubię. Tysiąc sposobów. To jest bardzo trudne. To sobie teraz wyobraźmy, że kogoś kochamy. Kocham swoją żonę, kocham swojego psa, kocham mamę, kocham. Na pewno znajdziemy kogoś lub coś. Czasami miłość do zwierząt bywa o wiele łatwiejsza do zagrania, w sensie do poczucia. Ja znowu myślę o jedzeniu. Ach, to chyba jest moja największa miłość w życiu. Dobra, taka dygresja. Czyli podkładamy sobie autentyczne, chcemy powiedzieć komuś, kocham. A tak naprawdę kamerze, to jest ćwiczenie, spokojnie, my gramy. Kocham. I myślałam sobie o tym, jak kocham morze. Jak kocham naturę, ciepło. Wyobrażamy sobie to uczucie i mówimy kocham. Dobra, teraz sobie wyobraźmy coś zupełnie innego. Czyli idziemy naprzeciw temu. Czyli mówię kocham, a mówię nie kocham. I teraz możemy to powiedzieć w bardzo różnym sposób, dlatego że mogę właśnie mówić kocham, ale mogę kłamać w ten sposób. Czyli, że ktoś się pyta, kochasz mnie? I odpowiadamy, tak, kocham. Widzicie, że skłamałam? No i przecież widz też to widzi. A, czyli ona go nie kocha jednak. Ale mówi, że kocha. Słowa. Słowa, słowa, słowa. To intencje są ważne. Słowa są ulotne, są niczym, jeżeli nie ma w środku intencji. Słowa są puste, nic nie znaczą. To my nadajemy im kolor, to my nadajemy im znaczenie. I teraz tak, poproszę Was, żebyście spróbowali na swoich filmikach zrobić konfigurację z lubię, nie lubię i ze słowem kocham. To tyle na razie, dlatego że to i tak jest trudne. Potem sobie będziemy, zrobimy sobie takie zadania, że będziemy mówić na przykład jedno słowo na 10 różnych sposobów. I czyli będziemy mieć sposobów. To jest bardzo niebezpieczne słowo. Czyli będziemy mieć 10 różnych intencji do tego słowa. Ale tymczasem życzę Wam owocnej pracy, fajnej zabawy i cudownego, miłego, słonecznego, fantastycznego dnia.